Jan 5:20. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Poniedziałek, 12 stycznia 87. Godzina 21. Dziś rano, gdy otworzyłam pismo, wzrok mój padł na słowa: pusty grób. Co to znaczy? To miejsce zmartwychwstania, początku nowego życia, a nie śmierci. Wszystko, co było martwe, umęczone, sponiewierane złem świata, zostało przemienione i otrzymało nową, doskonalszą formę życia. Miejsce zostało puste, bo życie, które w nim się odrodziło, wyszło na zewnątrz, między ludzi, by ich uzdrawiać i powoływać we mnie. Twoje mieszkanie jest takim miejscem. Wielu tu zmartwychwstało, by wyjść i nieść prawdę miłości do ludzi. A ja, co teraz robię w tym pustym grobie? Jesteś ze swoją tęsknotą i samotnością i pragniesz mnie spotkać jak Magdalena wtedy o świcie. Przychodzę do ciebie, jak przyszedłem do niej, by pocieszyć, by powiedzieć, co czynić. Nie bój się tych słów. Grób jest miejscem śmierci starego człowieka i zmartwychwstania nowego we mnie. Ja niosę cię tak, jak chcę i tamtędy, którędy chcę. Masz tylko przytulić się do mnie i bezgranicznie ufać, wbrew rozsądkowi i uczuciom nawet. Gdy przychodzą złe myśli, nie trzeba z nimi walczyć, tylko otworzyć swoje serce przede mną i oddać wszystko, co w nim jest. Tak jest prościej i skuteczniej. Ja swoimi rękoma oczyszczę je, usunę co złe i napełnię moimi darami. Proś moją matkę, aby uczyła cię takiej otwartości. Ona czeka na twe prośby. Wtorek, 13 stycznia, 87. Godzina 23. Czy trzeba dać to, co ktoś chce w danej chwili? Jakie są granice pomiędzy dobrocią a naiwnością i wspomaganiem czyjejś beztroski? Jest taka przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Dawać trzeba, gdy jest autentyczna potrzeba, a nie chęć urządzenia się cudzym kosztem. W drugim przypadku pomogła być w złym postępowaniu. Trzeba jednak mieć odwagę powiedzieć prawdę, życzliwie powiedzieć i uczciwie. Co jest najważniejsze w drodze dzieciństwa Bożego? Absolutne dochowanie wierności, ufność, miłość i ofiara z siebie. Ci, którzy słyszą mój głos, powinni wiedzieć, że jest to powołanie na taką właśnie drogę. Jeśli to zrozumieją i przyjmą, poprowadzę ich drogą tego powołania. Ja sam ich poprowadzę. Nie mogę wyjść z podziwu, że powołałeś mnie na tę drogę. Stworzyłem cię po to, chroniłem cię i przygotowywałem cały czas. Tęsknota za moją miłością była światłem, za którym szłaś. Dawniej nie wiedząc, a teraz świadomie. To, że wiesz, jest bardzo zobowiązujące. Otworzyłem przed tobą swoje serce. Nawet mała niewierność bardzo może je zranić. Pragnę twojej miłości absolutnej i zupełnego oddania. Czy wiesz, jaka jest miłość Boga? Zaznasz jej jeszcze tu, jeśli potrafisz być wierna. Oddaję ci wszystko i tego oczekuję od ciebie, moja oblubienico. Pójdź,
schowam Cię w moim sercu. Byłeś, Jezu, i jestem nadal, i zawsze. Psalm 78. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Czwartek, 15 stycznia, 87, godzina 8:30. Módl się cały czas i adoruj mnie w swoim sercu. Niech wszystko będzie przepełnione modlitwą i ofiarowane dla zbawienia świata. Oddawaj mi wszystkich spotkanych ludzi i tych, których znasz, wraz ze swoją ofiarą za nich. Życie Twoje jest ofiarą. Będzie żyła tak długo, jak długo potrzebna będzie Twoja ofiara dla innych i dla Ciebie samej. Trwaj we mnie w zjednoczeniu serc. Wielkie słowa mi mówisz, Jezu, a ja nie zawsze tak to odczuwam. Nie wszystko odkryte jest przed Tobą, ale skoro tak mówię, to tak jest. Wiara jest Twoim źródłem życia, a nie odczucia. Jeśli będzie Ci potrzebne umocnienie, otrzymasz je. Jednak Twoja codzienność to ufność, miłość i ofiara. Miłość do wszystkich moich dzieci i ofiarowanie się za nie tak jak ja. Naśladować mnie to mało. Powinnaś być mną. Urodziłem się w Tobie, gdy powiedziałaś swoje tak. I rosnę w Twym sercu, jeszcze ukryty, jak w Nazarecie. Ale niebawem przyjdzie wiek dojrzały i ujawnię się, aby świadczyć o prawdzie, aby ofiarować się i zbawiać. Nie lękaj się moich słów. Potrzebne jest tylko Twoje przyzwolenie. Działał będę ja. Uczynię Cię czystą i świętą. I będziesz moim darem ofiarnym dla Boga, Ojca, za świat. Każdego dnia mów mi swoje tak. I bądź płomieniem miłości, który ja będę rozniecał. A oto ja jestem Pan, Bóg Twój, od ziemi egipskiej. Innego Boga poza mną Ty nie masz. Nie ma prócz mnie wybawcy. Piątek, 16 stycznia, 87, godzina 8:45. Naucz mnie modlić się żarliwie, Panie mój. Przylgnij sercem do mnie. Jeśli Ci trudno, myśl o tym, co dobrego uczyniłem w ogóle i w Twoim życiu. W momentach najtrudniejszych módl się słowami, głośno. W Twojej świadomości powinno być ciągle odczucie mojej obecności, z Tobą i w Tobie. Rozmawiaj ze mną i wpatruj się we mnie, w każdej chwili życia, cokolwiek robisz i gdziekolwiek jesteś. Wszystko mi oddawaj, wszystko rób dla mnie, uczyń wszystko, aby Twoje życie codzienne było na moją chwałę. Nie myśl o sobie, tylko o mnie. Wtedy ja będę myślał o Tobie i o wszystko zadbam. Także o doskonałość naszych spotkań w modlitwie i w wydarzeniach codziennych. Nie zazdrość ludziom, którzy mają bardziej zauważalne charyzmaty niż Ty. Twoim charyzmatem jest cichość i ofiarność, miłość za błądzących i za świat. Nie myśl, że niewielka to ofiara, skoro nic nadzwyczajnego nie czynisz i nie doświadczasz. Ofiara codziennej wierności w drobiazgach i monotonii życia jest równie wielka, a może nawet większa, bo wymagająca ciągłej czujności i samozaparcia. Jest trudna, bo niewidoczna. Bądź cicha i kochająca w Nazarecie mojego serca, także wtedy,
gdy będzie ci dany trudny czas. Tesaloniczan 4:3a do 1b. Zasady świętości życia. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Stawajcie się coraz doskonalszymi. Niedziela, 18 stycznia 87. Godzina 11. Jaki powinien być ten dzień? Święty, wypełniony obcowaniem ze mną, w pełnej świadomości i oddaniu się mojej woli. Wszystko, cokolwiek czynię w Twoim życiu, jest dla Twojego dobra. Ufaj więc i bądź poddana. Nie analizuj, tylko czyń to, co poddaje Ci moja wola. Bądź jej posłuszna i z radością przyjmuj swoją codzienność, jeśli zgodna jest z moją wolą. Święta jest i Ty w niej. Będę z Tobą w Twoim pragnieniu miłości i w Twojej tęsknocie. W ten sposób objawiam Ci moją bliskość i dotykam Twego serca. Czy nie ma miłości bez bólu? Na ziemi nie. Nawet Twojej? Tym bardziej mojej. Ale jest to inny ból. Moja miłość rodzi ból tęsknoty, ludzka rozczarowania. Czy zawsze? Tak, bo ludzka miłość nie jest doskonała, a człowiek pragnie doskonałej miłości, bo do takiej jest stworzony. Moja miłość łączy się z tęsknotą za spełnieniem, które tu nie jest możliwe. Im bliżej jestem, tęsknota jest większa. Poddaj się jej ulegle, a stanie się słodka i będziesz ją błogosławić. W niej rozpoznasz moją obecność. Mówiłem ci dziś, że najdoskonalszą kontemplacją jest ciągłe przybywanie w mojej obecności, miłosne łączenie się ze mną w duszy. Aby żyć w takim stanie kontemplacji, nie trzeba żadnej techniki, ani żadnych ćwiczeń. Trzeba tylko kochać. A gdy bardzo kochasz, nic nie jest w stanie zakłócić przebywania ze mną w duszy. I nie potrzeba nawet szukać odosobnienia, bo miłość ogarniająca cię całą oddziela cię od świata. Czyni cię samotną tylko ze mną. Miarą samotności jest miłość. Im większa, tym głębsza samotność i doskonalsza kontemplacja. Po co więc zakony kontemplacyjne, klauzura? Aby ułatwić rozpalenie miłości i utrzymać jej ogień. Ciebie prowadzę inaczej. Chcę, aby w zwyczajnych warunkach życia pałała tak wielką miłością, żeby żadna zorganizowana izolacja od świata nie była potrzebna. Ja sam otaczam cię, ogarniam i zamykam w mojej miłości. Poddawaj się jej, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Kontempluj nieustannie i niezmiennie żar mojej miłości, który nosisz w sercu. I wsłuchuj się w swoją tęsknotę. Ona mówi ci o mnie. Będziemy dziś nadal mówić o kontemplacji. Wielu błędnie rozumie jej sens i cel, upatrując w niej własną przyjemność, nadzwyczajne przeżycia mistyczne. Być może także po to, by zaspokoić swój egoizm i próżność. Celem kontemplacji jest jednoczenie się ze mną, by doskonale spełniać moją wolę w każdej chwili życia. A jedynym pragnieniem przeżyć mistycznych powinno być pragnienie rozpoznawania mojej woli i otrzymanie mocy spełniania jej. Motywem zaś wyłącznie miłość do mnie. Zapominanie o sobie i zagłębianie się w tej miłości. Porzucenie wszystkiego dla mnie,
wszystkiego, co zewnętrzne, co cielesne i co wiąże się z własną ambicją, uczuciami. Jedyną wartością odniesienia i miarą jestem ja. Jeśli jesteś taka, jak ja chcę i czynisz to, co ja chcę, powinnaś być szczęśliwa, bo osiągnęłaś szczyt kontemplacji i zjednoczenia mistycznego. Wtedy ja jestem w tobie i za pośrednictwem twojego ciała, twojego rozumu i serca chodzę po tej ziemi i jestem wśród ludzi, by nieść im pokój i radość. Jeśli całkowicie dasz mi siebie, stanie się tak. Pytasz, jak to zrobić? Tylko pragnąć tego. Wszystkiego dokonam ja. Tylko wyrazić swój fiat, jak Maryja. Ona nie uczyniła nic poza tym, że się zgodziła. Pragnęła i kochała. I wszystko podporządkowała tej jedynej miłości, w której żyła i dla której żyła. Oddała wszystko i zaufała we wszystkim. Dlatego ona przyniosła mnie światu. Każdy człowiek może zrobić to samo, oddając się bez reszty mojej woli. Nie myśl o sobie i nie mów o sobie. I nie miej żalu, że ludzie cię nie doceniają. Czyż oni są miarą twojej wartości? Myśl o mnie, mów o mnie, żyj moją miłością i raduj się, bo ja cię kocham i wybrałem cię na moją oblubienicę i jestem z tobą i troszczę się o wszystko. Pozwalam ci uczestniczyć w moich cierpieniach, w trudzie, upokorzeniach, niezrozumieniu, osamotnieniu w świecie. Nie jesteś sama. Jesteśmy razem. Czyż dzielenie tego ze swoim oblubieńcem i Bogiem nie jest więcej warte niż przyjemności świata i uznanie ludzi? Dziecko moje i oblubienico moja, stworzyłem cię do współżycia ze mną, do życia we mnie, już tu na ziemi. W tobie przeżywam wszystko, co ty przeżywasz. Bądź radosna, abym mógł radować się razem z tobą. Bądź radosna, niezależnie od tego, co spotyka cię ze strony świata i ludzi. Bacz tylko, abyś była w zgodzie i zjednoczeniu ze mną, żebym mógł żyć w tobie pełnią życia, pełnią miłości. Co zrobić ze swoją naturą krnąbrną? Oddać mi ją. Ja będę przemieniał wszystko w mojej miłości. Jeremiasz 30, 17a. Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran cię uleczę. Wyrocznia Pana. Wtorek, 20 stycznia, 87. Godzina 9:45. Ja jestem miłością. Moją naturą jest miłość, a moim pragnieniem miłowanie. Dlatego was, ludzi, stworzyłem słabymi, bezsilnymi istotami, potrzebującymi mojej miłości. Chcę wam to dać wszystko. Wy tylko otwierajcie swoje serca i bierzcie. Im więcej weźmiecie, tym większa będzie moja radość. Tak wiele mam do rozdania. Przychodźcie do mnie, wszyscy. Pragnę was oczyścić i uświęcić. Dzieci moje ukochane, zrodzone z miłości i dla miłości. Moja miłość jest nieograniczona i nigdy się nie skończy. Wszystko, cały świat i każdy z was oddycha moją miłością i dzięki niej istnieje. Moja miłość jest życiem. Wasze życie to moja miłość w was. Kontemplujcie moją miłość i adorujcie we własnej duszy i w duszach braci. W każdym z was
jest złożony Najświętszy Sakrament Miłości. W głębi waszej duszy jest miejsce święte, monstrancja, w której jestem żywy i prawdziwy. Stamtąd do ciebie mówię. Tam odczuwasz moją obecność w chwilach skupienia. Stamtąd ogarniam cię i karmię twoje serce. Pozwól mi wyjść z monstrancji twojej duszy, pochłonąć cię całą i przemienić, abyś cała stała się monstrancją. Twoje ciało, twój umysł, twoje serce. Aby wszystko było dostępne i abym wszystko wypełnił sobą. A potem będę cię przemieniał w hostię ofiarną, by złożyć cię na ołtarzu świata. Niech twoje życie stanie się ofiarą świętą i doskonałą, abyś wraz ze mną złożyła je Bogu Ojcu z miłości za braci, którzy są słabi i nie potrafią kochać. Cóż ja mogę? Ty będziesz hostią bezwolną, zdaną na ręce kapłana. Ja jestem kapłanem i ja sprawuję mszę świętą twojego życia. Przylgnij do mnie zupełnie i nie myśl nic i nie mów nic. Wchłaniaj miłość. Wsłuchuj się, jak pulsuje moja miłość w tobie. Wsłuchuj się i patrz. To jest kontemplacja. To jest modlitwa. To jest rozmowa ze mną. To jest przenikanie mojej miłości. To jest przeistoczenie, abyśmy się stali jedno. To możliwe? Zupełnie możliwe i zupełnie proste, jak słowo fiat. Ostatnie przygotowania. Wyście poświęceni dla Pana i te sprzęty są poświęcone. I to srebro, i złoto jest darowizną dla Pana, Boga ojców naszych. Strzeżcie tego pilnie. Wtorek, 20 stycznia, 87, godzina 22:30. O czym będziemy mówić? O cierpieniu. Posłałem cię do tych chorych, abyś zobaczyła, jak w nich cierpię, jak jestem unieruchomiony, bezradny, zdany na miłosierdzie innych, jak mnie nie dostrzegają i lekceważą. To wszystko jest owocem grzechu. Grzech zrodził cierpienie i trwa. Trwa grzech i trwa cierpienie, moje i wasze. W jakiś dziwny sposób połączyłeś mnie z tą chorą i z tymi innymi, zupełnie bezradnymi ludźmi. Ich bezradność mnie przyciąga. Mogłabym tam być, by im pomagać i dzielić ich los. Napełniłem twoje serce miłością miłosierną, taką, jaką ja odczuwam do was, moich bezradnych, uwikłanych w grzechu dzieci. Odwiedzaj ich. Wnoś mój pokój i moją miłość i usługuj im, a nade wszystko módl się za nich i ponoś ofiary, aby nie została zmarnowana łaska cierpienia, którą ich obdarowałem. Są moimi wybrańcami, z którymi współcierpię, by ich zbawić. Środa, 21 stycznia, 87. Godzina 9:10. Wszystko jest ode mnie. Wszystko to, co dostrzegasz i odczuwasz w duszy, trwając we mnie na modlitwie. Nie jestem wytworem twojej wyobraźni, tylko przetworzeniem na miarę twoich wyobrażeń i zrozumienia tego, co dzieje się w twojej duszy. Gdy przychodzę do ciebie w Komunii Świętej, dostrzegasz i odczuwasz i tak znacznie mniej, niż dzieje się rzeczywiście. Bądź ufna. Poddawaj się wszystkiemu, co czynię w tobie. Psalm 31.
Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Czwartek, 22 stycznia, 87, godzina 9:30. Potrzebne mi są dzieci, które ofiarują się za wybawienie zagubionych. Ich ofiara uratuje wielu z ognia zagłady. Szukajcie się wzajemnie i umacniajcie. Potrzebna jest miłość we wszystkim, co czynicie. Wszelkie działania, wysiłki czy dociekania intelektualne bez miłości są pustym szamotaniem się dla własnego egoizmu lub urojeń. Miłość przemienia wszystko w akt tworzenia i życia. Jest początkiem i końcem wszystkiego, alfą i omegą. Rzymian 8:38-39. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Piątek, 23 stycznia, 87, godzina 9:15. Oddaję Ci dzisiejszy dzień i wszystko, co go wypełnia. Mój niepokój, niechęć do ludzi, zmęczenie. Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkim, co na mnie zsyłasz. Uwolnię Cię, ponieważ przyjęłaś to z miłością i zaufaniem mojej woli. Błogosławię Ci. Bądź w pokoju i radości. Jeremiasz 50:33-34. Synowie Izraela cierpią ucisk, a wraz z nimi synowie Judy. Lecz ich oswobodziciel jest pełen mocy. Jego imię, Pan Zastępów, skutecznie będzie bronił ich sprawy, by zapewnić pokój ziemi. Piątek, 23 stycznia, 87, 22:50. Jak Cię uwielbiać, mój oblubieńcze? Całym sercem, całą mocą swoją, oddawać mi wszystko z miłości. Jeśli oddasz mi wszystko, ja nic nie wezmę, tylko przemienię i uświęcę i ubogacę wszystko. Będziesz nowym stworzeniem. Nie będziesz mieć mniej, tylko nieskończenie więcej. Czy wiele była warta moja modlitwa, podczas której zasypiałam? Tak, wiele było warte Twoje zmęczenie, które mi ofiarowałaś, modląc się, i Twoja wytrwałość. A jeśli walczę z osiembłością i usiłuję wydobyć coś z siebie i nic nie wychodzi, to liczy się Twoje pragnienie i Twój trud i wołanie o pomoc do mnie. Najbardziej to pragnienie i to wołanie. Nie jest ważna Twoja doskonałość, tylko Twoja miłość. Jeśli będziesz bardzo kochać, to będziesz robić tylko to, co podyktuje Ci miłość i wszystko, co możliwe dla tej miłości. Z pieśni nad pieśniami. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź, bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty. Nadszedł czas przycinania winnic. Czego oczekujesz ode mnie, Jezu? Miłości większej niż życie i niż wszystko, co spotyka Cię w tym życiu. Ja tulę do serca wszystkie moje dzieci i tylko pragnę od nich czystej miłości. Chcę,
abyś była subtelna i delikatna w obcowaniu ze mną. Tak, aby Twoje poruszenia serca i umysłu, a także rąk, nie urażały mnie. Przyjąłem Cię do domu mojego serca, które jest czułe i wrażliwe. Każdy Twój nieostrożny, porywczy ruch może je urazić. To, co działo się w Jerozolimie podczas mojej męki, jest materialnym zobrazowaniem tego, co dzieje się w moim sercu, gdy moje dzieci ranią i krzywdzą moją miłość. Każdy człowiek może mi pomóc, nie raniąc mnie i swoimi prośbami i zadośćczynieniem przepraszając za innych. Największym wyrazem miłości jest to, gdy ktoś chce przyjąć część mojego cierpienia przez uczestniczenie w nim. Pamiętam Twoje spojrzenie z krzyża. Było tak bardzo smutne. Było w nim wołanie o miłość, o opamiętanie i żal, że tak niewielu słyszy. Także tam, wśród tych wybranych? Większość nie słyszy mnie ani nie dostrzega. Zajęci są ceremonią, własnym działaniem, sobą, swoją modlitwą, swoją grzesznością nawet, innymi ludźmi. A ja jestem wśród nich niedostrzeżony, lekceważony, niekiedy obrażany i ciągle samotny. Naprawdę, niewiele jest serc, w których mogę odpocząć otoczony miłością i czułością. Naprawdę niewiele. Tobie to mówię, bo chcę w Twoim sercu znaleźć to wszystko, czego mi brak u innych. Nie płacz, że tak wiele razy zaznałem u Ciebie bólu zamiast ukojenia. To, co było, nie ma znaczenia. Oczyściłem Cię przecież i uleczyłem Twoje serce. Nauczyłem Cię miłości, abyś była dla mnie przystanią, gdy inni mnie wypędzają. Mówię Ci o tym dlatego, abyś zawsze pamiętała i pielęgnowała miłość, którą się z Tobą dzielę. Miłość wymaga ciągłego napięcia, uwagi i mobilizacji sił. Nie można odpoczywać, bo wtedy gaśnie i potem trzeba rozpalać ją na nowo. Potrzebna jest wytrwałość i stałość. Psalm 69. Ale ja jestem nędzny i zbolały. Niech pomoc Twoja, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. Milsze to Bogu niż bawu, niż cielec, co ma już rogi i racice. Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy. Niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Środa, 28 stycznia, 87. Godzina 9:30. Usuwaj pośpiech ze swojego życia. Czy sądzisz, że cokolwiek ułatwia lub przyspiesza? Raczej powoduje zamęt i chaos. I w ten sposób komplikuje i utrudnia wiele spraw. Nade wszystko niszczy zdrowie i duszę. Będę wraz z Tobą układał Twe obowiązki i czynności. Zajmuj się nimi kolejno, nie myśląc o następnych. Ufaj. Zadbam o wszystko. Dlaczego tak bardzo czuję się wyobcowana? Czy nie ma dla mnie miejsca na tej ziemi? Tymczasowe. Dlaczego to, co miało sens i sprawiało radość, stało się puste? Nie myśl tak. Odsuń te myśli, bo nie są twoje. Są pokusą, by cię zwieść. Wiesz, jaka jest twoja droga. Nią trzeba iść. Teraz już nie masz wyboru, jeśli chcesz być ze mną. Na drodze, którą ci przeznaczyłem, znajdziesz wszystko. Pełnię mojej miłości i moich łask.
Do kogo udać się o pomoc? Tylko do mnie. A ludzie? Będziesz samotna i bezdomna. To ci powiedziałem. Dlaczego dziwić się, gdy moje słowa stają się rzeczywistością? Słowa i rzeczywistość to nie to samo. Moje słowa są rzeczywistością. Ale powiedziałem ci też, że będzie to twoim błogosławieństwem i radością. Teraz jest czymś odwrotnym niż radość. Tęsknię do miejsca, które będzie prawdziwym domem moim. Dotychczas wszystko jest tymczasowe i coraz bardziej obce. Gdzie jesteś? Gdzie twoja pomocna dłoń? Wiara jest moją pomocną dłonią. Teraz tylko ona ci pozostała. Sprawdzam twoją wiarę. Twoją miłość także. Nie bój się. Nikt z zewnątrz krzywdy ci nie zrobi. Możesz tylko zrobić ją sobie sama. Chronię cię i kocham. I z troską patrzę na ból tej próby, która jest dalszym krokiem w drodze. Bądź spokojna. Wszystko, co jest tu, minie. Zostanę tylko ja. Nie cieszysz się? Chciałabym potrafić. Przytul się do mojego serca i wypłacz cały ból miłości. Przecież czujesz moje serce w sobie. Czy to twoja moc mnie wypełnia, panie? Czy jest to oferta, którą mi kiedyś proponowano? Moją moc poznasz po tym, że będzie mocą miłości i pokoju. Jasna. Tamta mocą nienawiści i pychy. Ciemna. Uważaj więc. Oddawaj mi każdy moment twego życia i tego, co się w tobie dzieje. Odsłoniłem cię i jesteś wystawiona na pokusy. Ale jestem z tobą. Przylgnij do mnie całą sobą, sercem i wszystkim. To cię uchroni, choć będziesz odczuwała uderzenia zła. Odbiją się od twojej wiary i miłości, a ty pozostaniesz czysta i święta. Tak cenne rzeczy do mnie mówisz. Szkoda, aby to pozostało w ukryciu. Przyjdzie czas na ujawnienie.